Przyjaciele! Chcemy, żebyście z nami zostali chociaż przez chwilę. Chcemy, żebyście dowiedzieli się dzisiaj o tym, co jest najważniejszą rzeczą. O tym, czym jest naprawdę realność Bożej obecności. Nazywam się Artur Ceroński i miałem przyjemność spotkać Boga. I chciałbym, żebyście mogli posłuchać nie tylko mnie, ale przede wszystkim tych ludzi, którzy są z nami dzisiaj. Chciałbym, żebyście dzisiaj mogli doświadczyć poprzez to, co będą mówić ci ludzie, realnej Bożej obecności i cudów w swoim życiu. Chciałbym, żebyście dzisiaj pozwolili na to, aby Bóg dotknął się waszego życia. Chciałbym, żebyście mogli zrozumieć, jak wielka waga leży w prawdzie. Będziemy się modlić teraz. Chciałbym, żebyście gdziekolwiek jesteście, nawet jeżeli będziecie niezadowoleni w jakimś sensie. Chciałbym, żebyście nastawili ucha na to, co się dzieje. Bo być może jedna minuta pozwolenia swojemu umysłowi na posłuchanie tych praw zmieni twoje życie. Boże, dziękujemy Tobie za to, że Ty jesteś wielkim Królem. Jezus, dziękujemy Tobie za to, że 2000 lat temu na krzyżu Golgoty umarłeś za nasze grzechy. Jezu, dziękujemy Tobie za Twoją wielką moc, za Twoje życie w nas, za Twoją siłę w nas, za to, że Ty jesteś Bogiem, który był, jest i będzie ten sam. Wzywamy Twojego wielkiego imienia, Jezus, teraz tutaj nad Warszawą, nad tymi ulicami. Jezus, dziękujemy Tobie, że Ty jesteś Bogiem żywym, że Ty nie jesteś martwy, że Ty nie jesteś figura, obraz ani system religijny, ale że Ty jesteś wielki Bóg, ten, który powiedział, że bardzo kocha człowieka i ten, który zszedł na ziemię, aby dać dowód swojej miłości. Ojcze, uwielbiamy Ciebie, wzywamy Twojego imienia, wzywamy Twojego potężnego imienia, Jezus. Bierzemy teraz autorytet nad wszelką mocą ciemności na tym miejscu. Przeklinamy ciała diabelskie, przeklinamy jakąkolwiek religię, związujemy demoniczne siły wpływu. Nie pozwalamy Ci, diable, dotykać jakiegokolwiek człowieka, który na tym miejscu dzisiaj słucha Słowa Bożego. W imieniu Jezusa, diable, rozkazujemy Ci, wycofuj się. Nie pozwalamy Ci działać, nie pozwalamy Ci pływać. Rozkazujemy Ci, usuń się poza granicy krwi Jezusa. Maraka, patę, rekę, tele, rese. Oko to joro, joro, mecha, kama. Ele, koto, rela, rapadre. Oro, chori, marela, hangi, resej. Oro, rojo, szema, rama, heka, pa. Eke, te, jere, rela, hor. Oka, ta, jere, rere, hoki, nese. Neko, to joro, joro, make. Ojo, robe, ta, saka, tarara, se. Ogłaszamy, że Jezus jest królem Warszawy. Jezus jest królem tego miasta. Jezus panuje tutaj nad każdym człowiekiem. Jezus Chrystus, potężny żywy Bóg, Pan Panów i Król Królów. Jedynie On wpływa, jedynie On działa, jedynie On ma ostatnie zdanie. Jedynie Jego działania są wprowadzane w życiu tego miasta. W imieniu Jezusa. Ojcze, uwielbiamy Cię za każdego człowieka, który słucha tych rzeczy bezpośrednio i przez internet. Ojcze, uwielbiamy Ciebie. Związujemy każdą moc ciemności, będącą na umysłach ludzi słuchających tych rzeczy. W imieniu Jezusa. I my uwalniamy Bożą prawdę do ich życia. Uwalniamy Bożą prawdę w imieniu Jezusa Chrystusa. Boże, dziękujemy Ci za to, że ci ludzie słuchają. Ludzie, gdziekolwiek jesteście, zostańcie choćby na chwilę z nami i posłuchajcie tych rzeczy, które są mega ważne. Rzeczy, które tak naprawdę są w stanie zmienić życie Twoje i Twojego otoczenia.